Cześć, rozpoczynam nową serię pod tytułem Krótkie filmiki, shorty bez mucha. Czyli to będzie seria takich jakby Q&A, szybkich filmików, 10-15 minut, w których to będę brał ciekawe pytania od was i prowadził monologi na tematy związane z szeroko rozumianą trackerką w Stanach Zjednoczonych, ale i nie tylko. Bo chciałbym utrzymywać tempo regularnego nadawania, 2 do 3 tygodni, razy w tygodniu filmiki, i myślę, że tego typu forma jest dla mnie najłatwiejsza do produkowania, albowiem nie ma tu żadnego edytowania, wystarczy tylko coś w uproszczony sposób, bardzo uproszczony sposób zedytować i prosta forma, a mam nadzieję bogata treść. Także jedziemy. Rozpoczynamy serię od Jacka Janasa i jego bardzo miły oraz ciekawy komentarz. Witam Cię, Pawle, i pozdrawiam. Dzięki, Jacku, pozdrawiam również. Kiedy zrobisz jakieś Q&A, bo pewnie ci, co Cię oglądają, mają do Ciebie wiele pytań. Ja sam mam kilka. Na przykład, jaki jest według Ciebie sposób na sukces w zawodzie trackera? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy nie tęskni Ci się czasem do wygody pracy na ryferze? Jeszcze raz pozdrawiam i powodzenia. Dziękujemy, Jacku. Bardzo ciekawe, bardzo fajne pytania, co nie? Zacznę od drugiego. Nie tęsknię na pewno do pracy na riferze, albowiem praca na riferze jest paskudna. O tym się pewnie zbyt dużo nie mówi, ale ja nigdy nie lubiłem, ale to zależy w jakiej firmie. Na przykład w GoTo, jak robiłem dużo riferów tych robiłem, to nie miałem takich strasznych appointmentów. Nie miałem appointmentów po nocach, bo to jest charakterystyczne dla pracy na rifera. Na referze, zwłaszcza jak robisz refera ze spot marketu, tak jak ja pracowałem tu w Bostonie, zacząłem od refera, to te appointmenty o 2 w nocy, 3 w nocy, przecież to jest jakieś gówno, o 12. To jest niewarta, dla mnie gra niewarta świeczki. Owszem, są takie momenty, że refery płacą fajnie, gdy jest się w sezonie, zaczyna produkować rolnictwo i tak dalej, ale generalnie rynek riferowy jest bardzo niestabilny. Przypomina mi on bardziej swoją gwałtownością rynek wenów właśnie z tymi dodatkowymi cechami negatywnymi, do których zaliczają nieregularne godziny pracy. Śpisz, położysz się, zaraz cię obudzą, musisz gdzieś tam wyjechać z firmy, by cię wykopią, jest 2 w nocy, weź znajdź parkingo w 2 w nocy. Dużo takich bolączek, a do tego strasznie długie załadunki i rozładunki. Bardzo tego nie lubiłem, po 6-7 godzin siedzisz w doku i czasem broker ci zapłaci jakiś detention, czasem ci nie zapłaci i zmarnowane pół dnia siada to człowiekowi na psychę i na nerwy. A do tego bardzo często rejectiony, takie różne dany klient, receiver, który otrzymuje towar, który do niego przywiozłeś, oni czasami robią oszustwa, które się nazywa wyłudzanie pieniędzy od insurki, co nie? Po prostu zgłaszają damage na produkcie, odrzucają całą paletę, chociaż zniszczone jest może kilka pudełek, licząc na to, że ty tę paletę u nich zostawisz, no bo normalnie paletę się zostawia, bo i tak to jest pokryte przez insurę, więc ty też nie chcesz mieć kłopotu, nie chcesz tego z powrotem dostać, bo jak dostaniesz z powrotem na przyczepę, to się nie może załadować z czymś innym. I potem taki receiver, taki klient po prostu ten towar sprzedaje na lewo, a pieniądze otrzymuje od insury. Trzeba chodzić z papierami, dopraszać się, żeby zaznaczyli, robić zdjęcia. A, dużo kłopotu, ja nie wspominam dobrze referów. W GoTo było ok, potem było stosunkowo mało tych appointmentów po nocach, ale w GoTo też było nieciekawie, bo tam składak i wpieprzył ci na przyczepę 6 rozładunków. W zależności od tego, czy jest dobrze załadowane, czy nie, towar może się poniszczyć dodatkowo. A kto za to odpowiada? Ty za to odpowiadasz. Także dziękuję bardzo, ja nie wracam już nigdy na refery. Tu jest fajny truck stop z takim cmentarzem. Można sobie zaparkować, ja tu lubię parkować dziobem do przodu i masz fajny widok na stare nagrobki, żołączka i jest cicho.
Moja żona lubi cmentarze. Kierujemy się teraz na północ i przejazd będzie przez bardzo ciekawą miejscowość Van Wert. Historyczna, bardzo zadbana, wiele ładnych budynków i lubię tam wtedy przyjeżdżać. Ohio, centralne Ohio. No i drugie pytanie, co decyduje o sukcesie, jak to było? Jaki jest według Ciebie sposób na sukces w zawodzie truckera? Ograniczę się tutaj do zawodu truckera w Stanach Zjednoczonych, bo tylko to jest mój obszar ekspertyzy, prawda? I postaram się to mówić pod kątem... Dużo uwag będzie dotyczyć zwłaszcza Was, Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj do sponsoringu, ale raczej chciałbym to tak zachować ogólnie. Taki zarys zrobić dla każdego, kto by się tym interesował. Według mnie przede wszystkim podstawowa sprawa to należy często zmieniać pracę. Z mojego doświadczenia, pracując tu na rynku chicagowskim, jest o wiele lepiej zmienić pracodawcę niż pozostawać lojalny dla pracodawcy. Ponieważ zaczniesz szybciej, lepiej zarabiać. Ty jesteś o wiele bardziej wartościowym gościem. Jak zdobędziesz doświadczenie w jednej firmie, pójdziesz do drugiej, bo ci dadzą podwyżkę. Potem pójdziesz do trzeciej, bo dostaniesz jeszcze jedną podwyżkę. Albo coś innego ugrasz. Za każdym razem, jak zmieniasz firmę i masz już jakieś doświadczenie, to możesz coś ugrać, wywalczyć to, co potrzebujesz. Albo lepszego troka. Albo jakieś tam trasy, które chcesz jeździć. Albo oczywiście lepsze pieniądze. Albo więcej dni w domu i tak dalej, i tak dalej. Siedzenie w tej samej firmie przez lata, według mnie to jest duży, duży, duży błąd. Druga rzecz, która przychodzi mi do głowy. Sukces w zawodzie truckera polegać powinien na tym, że powinieneś myśleć o tym długofalowo. Są ewidentnie etapy kariery, się tak wyrażę. Na początku będziesz miał... No zależy, kim jesteś. Jak jesteś człowiekiem z Europy, który ma 20-30 lat doświadczenia, to inaczej na to patrzysz. Ale jak jesteś młody i świeży, chce ci się jeszcze jeździć, to pamiętaj, że jak przyjdziesz do Ameryki, te pierwsze parę lat będzie najlepsze. Pierwsze, powiedzmy, 5 lat. To będziesz miał mnóstwo radochy z pracy, będziesz ciągle chciał jeździć, nie będziesz chciał wychodzić z tego troka i będziesz zarabiał dużo pieniędzy. Potem przyjdzie drugi etap, powiedzmy, jakiegoś takiego wypalenia, gdy praca przestanie ci przynosić tyle radości, tak jak kiedyś, i będziesz zmieniał priorytety. Będziesz teraz częściej chciał pracować mniej, ale być wynagradzany lepiej. Będziesz chciał podnieść jakość życia prywatnego, a obniżyć obowiązki w pracy. Mniej pracować, a więcej korzystać z tych pieniędzy. I powinieneś się zachowywać pod tym kątem, mieć taką rozpiskę, powiedzmy 5-letnią. Według mnie, ja zrobiłem, patrząc wstecz na moją karierę, to ja zrobiłem błąd, że tak późno to kupiłem troka. Bardzo dobrze się zachowywałem, że zmieniałem pracę, powiedzmy średnio co 2 lata, co półtorej roku, może coś takiego. Załatwiłem przez ten zawód sobie papiery, to były dobre ruchy. I za każdym razem, jak zmieniałem pracę, to nigdy tego nie żałowałem. Zawsze sobie coś polepszałem na coś takiego, dostawałem, co chciałem. Zawsze to była zmiana na lepsze. Ale żałuję, że nie kupiłem własnej ciężarówki wcześniej. Jeszcze będąc w tym pierwszym okresie 5-letnim, jak naprawdę człowiekowi się chce. Bo pieniądze są jednak nieporównywalne. Jak jesteś na tym pierwszym etapie 5-letnim, gdzie chce ci się jeździć, dużo pracować, czy szybko spłacisz ciężarówkę? No chyba, że zrobisz straszną głupotę jakąś, prawda? Rynek się całkiem załamie, ale trzeba być takim elastycznym i to jest chyba kolejny punkt, który chciałbym zrobić. Należy być elastycznym w tym zawodzie. Kupić wcześniej swoją ciężarówkę, myślę, że tak po 2-3 latach już kupić, jeżeli dalej chcesz jeździć w pełnym wymiarze. I być elastycznym, to znaczy mieć świadomość, że rynek się zmienia i rynek jest plastyczny i ty też powinieneś być plastyczny. Jak nie płacą weny, spadaj z wenów. Płacą refery, to idź na refery. Nie płacą weny i refery, idź na flatbedy. Nie płacą flatbedy, to zejdź ze swojego troka, idź pracować do kogoś wtedy, nie? Trzeba mieć oko i ucho na pulsie i nie bać się zmiany. Kolejna rzecz, która mi przychodzi, to jest bardzo ważny budżet prywatny. Zawsze miałem takie poczucie w Ameryce, bo nie mam tu nikogo, nikt mnie tu nie uratuje, jak coś mi się stanie, nie mam tu rodziny, nikt mi nie pomoże.
Tylko zawsze miałem tą świadomość, że jakiś tam tak zwany czarny łabędź możecie znieść z powierzchni ziemi finansowo, rzecz ujmując, w każdym momencie, i trzeba być strategicznie planować i mieć silne i zdrowe finanse, ten fundament finansowy, poduszka musi być wysoka, duża, musisz robić dobre finansowe decyzje. Mówię tutaj o takim życiu takiego zwykłego człowieczka, nie mówię tutaj o prowadzeniu własnego biznesu i zakładaniu firmy, bo wtedy więcej ryzyka należy podejmować. Ale według mnie, skoro ten początkowy pierwszy etap, gdy dużo się jeździ, przychodzi, to będziesz miał zdrowe przychody w stosunku do wydatków. Będziesz w stanie dużo oszczędzać, prawdopodobnie. Chyba że będziesz miał od razu duże wydatki rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jak masz duże wydatki, to powinny te wydatki być w stałym stosunku do przychodów. To znaczy, zależy od twojej sytuacji. Moja sytuacja jest bardzo komfortowa i dbałem o to przez 10 lat, żeby to tak wyglądało, że powiedzmy żyję za mniej więcej 40, nie, od 20 do 40%, tak mniej więcej pewnie żyję za 1/3 tego, co zarabiam, a 2/3 tego, co zarabiam, jestem w stanie z tą kasą coś robić. Może nawet więcej, 75% jestem w stanie coś robić. Po prostu żyłem bardzo skromnie i to jest też moja porada. Żyć bardzo, bardzo skromnie, grubo poniżej swoich możliwości. Nie szastać pieniędzmi, nie kupować nic na pokaz, jakichś samochodów albo domów, mieszkań, żeby móc się pochwalić na Facebooku. Zadbać o to, że to pieniądz jest swoją dziwką, a nie ty jesteś dziwką dla pieniądza i musisz jeździć, bo masz rachunki do zapłacenia, co nie? A z biegiem czasu czas minie, tak czy inaczej, czy ty się zachowujesz rozsądnie, czy nie, 5 lat minie, 7 lat minie, 10 lat minie i ty po tych 10 latach możesz mieć nic, bo wszystko co zarabiałeś to wydawałeś, a możesz mieć naprawdę takie fajne, zrobione nest egg, czyli takie gniazdo finansowe, w którym jest ci wygodnie. I jak utrzymasz takie zdrowe myślenie o pieniądzach, będziesz w stanie założyć rodzinę. Z zupełnie innego pułapu będziesz startował, gdy będziesz do tego finansowo przygotowany. A jak się naprawdę dobrze o to zatroszczysz, to będziesz w stanie przejść na emeryturę w bardzo młodym wieku, gdy odpowiednio w kasę zainwestujesz. Także to jest moja porada, być takim elastycznym i strategicznym finansowo. Myśleć o pieniądzach, że to jest fajne źródło dochodów, tracking, ale ono się skończy, bo twoje okoliczności się zmienią. Może zmieni się rynek, może zmieni się, wiesz, ta praca się wcześniej czy później zakończy, nie? Bo by nas wyeliminował jakieś tam samojeżdżące ciężarówki i ci się to ta złota kaczka przestanie znosić złote jaja. Trzeba się na to przygotowywać. To jest też element sukcesu, wydaje mi się. A co poza tym? Bardzo ważne. Dbać o zdrowie. Kluczem do zdrowia jest zdobycie podstawowej wiedzy. Nie takiej wiedzy, która... Z kimkolwiek byś nie gadał, to każdy sobie myśli, że żyje zdrowo, prowadzi zdrowy tryb życia. Ale trzeba patrzeć na wyniki. Czy chorujesz na... Ile razy w ciągu roku chorujesz i czy w ogóle chorujesz? Czy przybywasz na wadze, czy utrzymujesz stałą wagę? Czy może chcesz zrzucić wagę, ale nie jesteś w stanie tego zrobić? Czy jesteś w stanie budować mięśnie, jak chcesz na zawołanie? Innymi słowy, czy jesteś w stanie, tak jak tracker, który nie ma podstawowej wiedzy mechanicznej, jest gorszym trackerem niż ten, który potrafi zadbać o podstawowe rzeczy, który wie, jak obsługiwać tą ciężarówkę, ten samochód. To jest niebo a ziemia. Tak samo jest z ciałem. Jeżeli wiesz, jak obsługiwać to ciało ci się odwdzięczy dużym poziomem stałej, długim poziomem stałej energii. Będziesz mógł pracować bez skutków ubocznych i będziesz w stanie utrzymywać takie pozytywne nastawienie do tego zawodu, bo zawód jest ciężki, żmudny, nudny, siada na psychę. A zdrowie psychiczne jest w ścisłej korelacji ze zdrowiem fizycznym. Także dbać, podnosić ciężary, nauczyć się co to... Nauczyć się czym jest białko w stosunku do energii konsumowanej, bo musisz tylko pojąć te dwie rzeczy. Jaki jest stosunek energii, którą konsumujesz, do białka? Jeżeli ten stosunek jest mniej więcej
jeden do jednego, to będziesz golden, jak to się mówi. Będziesz robił bardzo dobry maintenance na swoim wehikule zwanym ciałem. Co nie? Tyle chyba mi przychodzi do głowy. Także dziękuję, Jacku, za te pytania. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Shorty bez Mucha, w którym króciutko będziemy prowadzili narrację w formie dialogu z wami na różne tematy, które będziecie chcieli poruszać. Zapraszam o komentarz, bo to bardzo pomaga algorytmowi. I mijamy pana na małym motocyklu z prawej strony. Zabawkowe 50 cm. Do następnego szaka. Przyszła mi dodatkowa myśl. Bardzo pomaga również, jak już pracujesz w wielkiej firmie typu co-host, zwłaszcza nie dawaj się wykorzystać, bo będą cię wykorzystywać. W tym sensie, że nie pozwól sobie na to, żeby dostawać głupie, niewydajne trasy, w których siedzisz gdzieś tam i czekasz na jakieś załadunki. Nie wykonuj dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli coś wykracza poza twoje obowiązki, na przykład masz rozładować palet jackiem przyczepę, to powinieneś za to być płacony. Nie bój się ich, że się tak wyrażę, szantażować, tak jak oni szantażują ciebie. Po prostu powiedz: ja tego nie będę robił, jeżeli mi za to nie zapłacisz. Jeżeli sobie życzysz, pojedziemy do agenta, niech sobie to agent rozładuje i dowiezie. A jak nie, to zapłać mi na przykład $150, to ja ci rozładuję te 8 palet. Co nie? Na tej zasadzie. Rozmawiaj z kolegami, porób znajomości w trasie i ucz się w pracy i ucz się od innych, jak oni pracują. Bo szybko rozpoznasz, mi się wydaje, że są dwa rodzaje kierowców, można powiedzieć. Ci bardziej spolegliwi i ci bardziej krnąbrni. I ci bardziej krnąbrni mają finansowo wiele lepiej. Ponieważ tacy kierowcy mają więcej szacunku, że się tak wyrażę, bo oni się stawiają. Oni pokazują, że z nimi nie można im w kaszę dmuchać i jak coś im nie pasuje, to mówią o tym jasno i wyraźnie i układają sobie współpracę z ludźmi z ofisu, z dispatcherami czy z menadżerami w taki sposób, żeby oni byli zadowoleni, co nie? Gdyby nie mieli poczucia, że są pokrzywdzeni. A druga grupa kierowców to jest taka spolegliwa, cicha, co nic im nie przeszkadza. Oni się wiele im przeszkadza, ale nigdy nie podniosą głosu, nigdy się nie będą kłócić, albo nie się na kogoś nie wydrą, albo nie odmówią wykonania zadania, coś takiego. To wydaje mi się, że tacy ludzie mają o wiele gorzej i to nie jest dobra ścieżka dla ciebie. Po prostu trzeba dbać o swój własny interes, zachowując przy tym klasę. Bo wiele ludzi jest w naszym zawodzie bez klasy, można powiedzieć, chamskich i prymitywnych. Dużo kierowców takich jest, ale i w innych zawodach również. Mi się wydaje, że o wiele więcej ugrasz, jeżeli będziesz szanował innych ludzi, ale jednocześnie bronił swojego interesu i jakby tak twardo stał na swoim stanowisku. Co nie? Podobnie powinieneś zachowywać się, jak już kupisz swoją ciężarówkę i nie brać byle gówna. Nie brać takich ładunków, które są ciężkie, które są kiepskie. Wiadomo, że czasem się nie ma wyboru, ale to wszystko przychodzi z doświadczeniem. Bo w każdej nowej pracy nauczysz się, jakie trasy są złe, jakie załadunki albo rozładunki są złe, jakie są dobre. Trochę to zajmuje czasu, żeby obcykać, co jest dobre, co jest złe i potem będziesz mógł w stanie podejmować decyzję, prawda? Jak się zachowywać. Na początku wszystko wydaje się jednakowe, no. Zawsze przy każdej zmianie trzeba to frycowe zapłacić.